Kiedy dzisiaj słucham tych słów, w których Jezus Chrystus zachęca nas do tego, żeby budować dom na skalę, to znaczy, żeby słuchać Ewangelii i wypełniać to, co jest w niej powiedziane, na myśl mi przychodzi też inny fragment Ewangelii, w którym to Jezus Chrystus, wskazując na świętego Piotra, mówi: Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję mój kościół. W tym kontekście budowanie swojej wiary na skalę oznaczałoby też słuchanie tego, co mówi skała, jaką jest papież Franciszek. Sam sobie zadaję pytanie, jak często sięgam do nauczania papieża Franciszka, czy śledzę to, czym on akurat żyje, co głosi. Muszę powiedzieć, że nie jest to aż tak często. Sama ta Ewangelia mnie wzywa do tego, żeby może częściej zaglądnąć i zobaczyć, jakie słowo akurat głosi w danym czasie papież Franciszek, no właśnie po to, żeby nim się inspirować i też na tej skale takiej ludzkiej, która przecież jest widzialną głową Kościoła, budować swoją wiarę, swoje nauczanie, swoje duszpasterstwo. Spróbujmy dzisiaj może jako takie zadanie zaglądnąć do aktualnego nauczania papieża Franciszka, co on teraz głosi, czym żyje, jakie są jego problemy, co podaje Kościołowi jako sprawy bieżące.